Wiecie co? Może myślicie, że wy nie potrzebujecie Boga. Ja też tak myślałem. Skończyłem studia, wybudowałem dom, mam dzieci, mam rodzinę. Miałem wywalone na cały system religijny w tym kraju. Miałem wywalone na cały katolicyzm. Nie interesowało mnie coś, co nie działa. Nie interesował mnie Bóg, który nic nie robi. Ja stwierdziłem, że nie będę chodzić do kościoła, bo jak głupi idę do kościoła, tak i głupi wychodzę. Więc mnie to nie interesowało. Uważałem, że Bóg nie istnieje, dlatego że gdyby był, to na świecie byłoby lepiej. Byłoby mi lepiej. Wiecie co? Ja całe życie się bałem. Bałem się, że nie osiągnę nic dobrego w życiu. Bałem się, że będę w pewien sposób nikim. Że nie osiągnę dobrego miejsca tutaj na świecie. Że nie będę miał dobrej pracy. Ale wiecie co? Żyłem tak 30 lat. Osiągnąłem pewne rzeczy, ale nigdy nie miałem w pewien sposób dość. I spotkałem człowieka, który mówi, że Bóg jest dobry. Ja powiedziałem, niemożliwe. Gdyby on był dobry, to ja bym miał lepiej w życiu. Ale on powiedział, ale Bóg jest dobry i tylko dobry, a diabeł zły i tylko zły. I wiecie co? Nie porwało mnie to wtedy. Ale zacząłem myśleć o tym Bogu i mówię, chyba Cię nie poznałem. Mówię, Boże, jeżeli jesteś taki, jak On mówi, że jesteś dobry, to chcę Cię poznać. I wołałem do Niego 2 tygodnie. Mówiłem, przyjdź do mnie, przyjdź, przyjdź. I po 2 tygodniach, wiecie co, przyszedł do mnie. Ja Go nie widziałem, ani Go nie słyszałem, ale wiedziałem, że w środku mnie brakuje mi 1/3 mnie, że jest jakaś tam pustka, że jest coś, czego nic na tym świecie nie może wypełnić. I powiedziałem, Boże, dziękuję Ci, że Cię spotkałem. Dziękuję Ci, że od tego dnia jestem innym człowiekiem, nie lepszym. Ja nie chciałem być lepszym. Ja chciałem być innym człowiekiem. I od tamtego dnia zmieniło się wszystko. Następnego dnia, jak wstałem, wiedziałem, że jeżeli zakończy się to, co jest tutaj, co jest dzisiaj, wracam do domu. I to nigdy nie minęło. Dzisiaj jestem człowiekiem, który chodzi z Bogiem. Uzdrawiam, wypędzam demony. Jeżeli jesteście zniewoleni, coś was ciśnie, podejdźcie do mnie. Wszystko usunę z waszego życia. Dlaczego? Bo jestem taki, jak Jezus powiedział, że jestem. A ci, którzy uwierzą, będą na ręce chorych kładli i oni będą zdrowi. Demony będą wyrzucać. To nie jest jakaś enigmatyczna historia. To jest zwykłe życie wierzącego człowieka. Jeżeli chcecie mieć tak jak ja, chcecie być wolni od samych siebie, wolni od lęków, wolni od tego, co będzie jutro, nie ma innej możliwości, jak tylko spotkanie się z Chrystusem.